Prezentujemy radio samochodowe marki Paint o numerze katalogowym PY8238U. Radio odtwarza płyty CD, MP3, posiada czytnik kart pamięci SD, port USB oraz wejście AUX. Moc urządzenia to 4x25W. W komplecie znajdują się panel w etui, jednostka centralna, pilot, klucze do wyjmowania radia z samochodu, kostka połączeniowa ISO, karta gwarancyjna z instrukcją obsługi. Klawisze funkcyjne. Radio włączamy klawiszem PWR. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Welcome, a urządzenie automatycznie przełączy się w tryb tunera FM. Klawisz MU służy do szybkiego wyciszenia radia. Jego ponowne wciśnięcie przywraca głośność do poprzedniego poziomu. Klawisze prawo-lewo służą do przełączania odtwarzanych utworów bądź zmiany częstotliwości radia. Dłuższe przytrzymanie jednego z kierunkowych klawiszy włączy funkcję manual, pozwalającą na ręczne ustawianie częstotliwości radia. Po kilku sekundach bezczynności radio powróci do trybu automatycznego. Wystarczy wtedy jedno krótkie naciśnięcie klawisza kierunkowego, aby włączyć automatyczne skanowanie częstotliwości. Klawisz MOD służy do przełączania trybów pracy urządzenia między tunerem FM, odtwarzaczem CD i MP3, czytnikiem kart SD, portem USB oraz wejściem AUX. Klawisz PTY służy do automatycznego wyszukiwania ulubionych treści wśród dostępnych stacji radiowych, np. muzyki czy publicystyki. Klawisz AF pozwala na automatyczne wyszukiwanie najsilniejszego dostępnego sygnału słuchanej stacji radiowej. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w trakcie dłuższych podróży. Możemy wtedy słuchać ulubionej stacji bez ręcznego przełączania jej częstotliwości w różnych miastach. Klawisz TA pozwala na automatyczne wyszukiwanie lokalnych stacji radiowych, komunikatów drogowych i przełączanie urządzenia w tryb tunera po znalezieniu takich komunikatów. Klawisz BAND umieszczony z lewej strony panelu służy do wyboru jednego z trzech dostępnych podkanałów FM lub jednego z dwóch podkanałów AM. Na każdym z podkanałów możemy zapisać do 6 stacji radiowych. Klawisz SCAN. Jego wciśnięcie uruchomi automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Po znalezieniu kanału stacja będzie odtwarzana przez 5 sekund. Na wyświetlaczu będzie migać jej częstotliwość. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SCAN przez ponad 3 sekundy powoduje wybranie żądanej stacji. Pod wyświetlaczem znajduje się 6 klawiszy numerycznych. Służą one do ręcznego wybierania utworów na poszczególnych czytnikach oraz trybu ich powtarzania lub odtwarzania losowego. Klawisz Display w prawym górnym rogu pozwala na szybki podgląd godziny na wyświetlaczu. Z prawej strony wyświetlacza pod zaślepką znajduje się port USB. Poniżej umieszczono wejście AUX pozwalające na odtwarzanie muzyki z zewnętrznych urządzeń. Najważniejszą funkcję pełni pokrętło głośności. Możemy nim regulować ustawienia wysokich i niskich tonów, balansu i oczywiście głośności. Po dłuższym przytrzymaniu pokrętła uzyskujemy dodatkową drogę dostępu do wspomnianych wcześniej funkcji RDS, AF, PTY i TA i innych funkcji radia. W lewym górnym rogu jest przycisk do zdejmowania panelu. Pod panelem znajduje się slot na karty pamięci SD oraz kieszeń na płyty CD. Aby skorzystać z odtwarzacza CD, należy wsunąć płytę do kieszeni pod panelem. Zawartość płyty zostanie uruchomiona automatycznie, a na wyświetlaczu pojawią się informacje o odtwarzanym utworze. W każdej chwili możemy wstrzymać odtwarzanie utworu klawiszem pauzy przypisanym numerycznemu klawiszowi 1. Jego ponowne wciśnięcie wyłączy pauzę. Wciskając klawisz intro, możemy szybko przesłuchać kilkusekundowe próbki dostępnych na płycie utworów. Po znalezieniu właściwej piosenki należy ponownie wcisnąć wspomniany klawisz. Klawisz Repeat pozwala na włączenie lub wyłączenie trybu powtarzania piosenek dostępnych na płycie. Klawisz funkcyjny Random pozwala na losowe wybieranie utworów. Dostępne są jeszcze klawisze przewijania o 10 piosenek w górę lub w dół. Funkcja ta jest dostępna zawsze, kiedy odtwarzane są pliki MP3. Płytę wyjmujemy, wciskając klawisz pod panelem. Karta pamięci SD.
Aby odtworzyć piosenki zapisane na karcie pamięci SD, należy włożyć kartę do slotu umieszczonego pod panelem radia. Następnie zapinamy panel, a radio automatycznie zaczyna odtwarzać utwory zapisane na karcie SD. Odtwarzane z karty SD pliki MP3 możemy przewijać o 10 w górę lub w dół. Wejście AUX. Wejście AUX jest sterowane z zewnętrznego urządzenia. Po podłączeniu muzyka się automatycznie nie włączy, jeśli nie wciśniemy np. w telefonie klawisza Play. Pamięć zewnętrzna USB. Podobnie, aby odtworzyć piosenki zapisane na zewnętrznej pamięci USB, należy podłączyć nośnik, korzystając z portu USB ukrytego pod zaślepką. Po podłączeniu pamięci radio automatycznie odtworzy zapisane tam utwory. Zapraszamy na stronę www.lpelektronik.com.